Czego uczy mnie Biblia? Pieśni nad pieśniami, 5 rozdział, 9 werset. Czym góruje Twój miły nad innymi miłymi, najpiękniejsza między kobietami? Czym góruje Twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? Pieśń nad pieśniami, 5 rozdział, 9 werset. Oblubieniec i oblubienica. Salomon napisał 3 księgi, które następują po psalmach. W pierwszej z nich, w przypowieściach, używa tytułu Pan. W drugiej, kaznodziei, mówi o Bogu. Ale w trzeciej, pieśni nad pieśniami, używa tylko zaimka On. Jednak we wszystkich z nich Salomon mówił o tej samej osobie, o Panu Bogu, Jahwe, Elohim, którym jest Jezus, nasz Pan. Pieśń nad pieśniami otwierana jest przez stwierdzenie: niech mnie pocałuje pocałunkami swoich ust. Tutaj imiona Jahwe, Pan, ani Elohim, Bóg, nie byłyby odpowiednie. Głównymi osobami w pieśni nad pieśniami są On, oblubieniec, Ona, oblubienica i córki jerozolimskie. Córki jerozolimskie zadają cytowane przed chwilką pytanie. Chcą wiedzieć, dlaczego oblubieniec ją adoruje. Oblubienica jest prześladowana w jej przywiązaniu do swojego umiłowanego. Mimo wszystko wytrwale pragnie być z nim. Przez jej wytrwałość oblubienica udowodniła, że prześladowania nie umniejszają jej miłości do niego. Była bita, raniona i poniżana, jak czytamy w pieśni nad pieśniami, 5 rozdział, 7 werset. A mimo to nadal ma jedno pragnienie – być z Nim. Taka miłość i lojalność wobec Pana nie pozostanie niezauważona. Córki jerozolimskie były zaintrygowane. I to jest charakterystyczne. Córki jerozolimskie były całkowicie zaskoczone. Po pierwsze jej wyjątkową urodą, gdyż nie tylko była po prostu piękna, ale była najładniejsza wśród kobiet. Zauważmy, że ten sam pisarz, Salomon, mówiąc o pięknie fizycznym, stwierdza, że wdzięk jest zwodniczy, a piękno próżne, lecz pobożność jest pięknem, które należy chwalić. Tak mówią przypowieści, 31 rozdział, 30 werset. Po drugie, były pod wrażeniem jej prawdziwego oddania dla jej ukochanego. Co ludzie zauważają w nas? Przywiązanie do bogactwa czy gotowość do cierpienia dla Chrystusa? Czy społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem jest warta utraty wszystkich rzeczy? Niech nasze życie będzie takie, aby inni chcieli poznać naszego ukochanego Pana. A.M. Benham.